Witam, Bogusz Kasowski, 3 listopada. Zaczynamy program poświęcony wyborom prezydenckim w Stanach Zjednoczonych, które dzisiaj mają miejsce, a dokładnie dzisiaj się kończą, ponieważ Amerykanie głosują już od pewnego czasu i korespondencyjnie i w najróżniejsze różne sposoby, ponieważ ten system głosowania w Stanach Zjednoczonych jest odmienny zdecydowanie od naszego, który znamy tutaj z Polski, znamy tutaj z Europy nawet. To ten system w jaki sposób już działa, oczywiście nie pierwszy raz, nie ostatni i nie zamierzam się teraz skupiać na tym systemie, ponieważ jest to bezcelowe. Jest to bezcelowe i tak naprawdę utrudnia nam pewne funkcjonowanie, ponieważ nas, inwestorów, interesuje sytuacja rynkowa, która tak naprawdę będzie miała miejsce w momencie publikacji pierwszych exit pollsów, a dokładnie pierwszych głosów, które się będą zliczane przez całą noc, głosy elektorskie w poszczególnych stanach, ile głosów otrzyma Donald Trump, ile głosów otrzyma Joe Biden i jak to wszystko będzie wyglądało. Tak więc nie przedłużając, w tej chwili przejdziemy sobie do wykresów, przejdziemy do bardzo bieżących rzeczy, nie będę tutaj poruszał kwestii mega fundamentalnych, tylko potencjalne scenariusze, choć oczywiście scenariusze będą dwojakie, tak, a nawet potrójne, tak, bo może nie słowo to jakie, a potrójne, z tego względu, że w tych wyborach, tak, oczywiście możemy mieć zdecydowane zwycięstwo Trumpa, zdecydowane zwycięstwo Bidena, ale jednocześnie przy niewielkich różnicach w głosach może się pojawić kwestia politycznej niepewności, czyli rozstrzygania sprawy w Sądzie Najwyższym. To powinno dość szybko się rozstrzygnąć, bo oczywiście Stany Zjednoczone, gospodarka numer jeden na świecie, najpotężniejszy kraj na świecie, nie może zostać bez prezydenta, więc to rozstrzygnięcie byłoby szybkie, ale też może wprowadzić nam pewien chaos, jeżeli chodzi o rynki. I to jest tak naprawdę jedyna sytuacja, troszkę może zaspoileruję swoje wnioski, ale to będzie jedyna sytuacja, w której możemy się spodziewać zwiększonych ruchów rynkowych. O, dlaczego i tak uważam? Troszkę wspomniałem o tym oczywiście w programie takim troszkę poświęconym fundamentalnej części tego dnia, który opublikowałem jakiś czas temu, który jest wciąż dostępny na kanale. A dziś, tak jak mówię, przejdziemy już do bieżących scenariuszy z bieżącej sytuacji rynkowej, czego możemy się spodziewać po rynkach i ich reakcji. Tak więc nie przedłużając, zapraszam na program. Mam nadzieję, że wszystko będzie jasne. A jeśli nie, to oczywiście w komentarzach możecie pytać i będę starał się też odpowiadać na te pytania. Jeszcze przed publikacją pierwszych wyników, a te zaczną nam spływać w godzinach wieczornych, kiedy amerykańska sesja, amerykańskie wybory się zakończą. Tak więc przejdźmy do wykresu. I zaczynając, może zaczniemy od sondaży, tak? Ponieważ te sondaże są bardzo istotne i tak naprawdę to one będą dla nas kluczowym czynnikiem, jeżeli chodzi o te wybory. Głosy elektoralne, tak? Głosy elektoralne są potrzebne, są zliczane. Jeśli dobrze pamiętam, to tych głosów potrzeba 270, żeby otrzymać prezydenturę. Więc widzimy tutaj oczywiście po lewej kolorystyka. Fioletowy Biden, żółty Trump. Więc tutaj kolorystyka pokazuje nam, że Biden może liczyć na 51% głosów, Donald Trump na 44%. Jednakże są też stany oczywiście decyzyjne. Jednym z nich i chyba najważniejszym stanem jest Floryda, która ma tendencję do szybkich zmian. Tutaj warto zobaczyć, że jeszcze w tym pod koniec października mieliśmy bardzo zbliżone wyniki, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa i Joe Bidena, więc tutaj w tej chwili ta różnica też jest 2%, czyli to jest tak naprawdę, można by powiedzieć, różnica w granicach błędu statystycznego. Jak to się skończy, to jest oczywiście pytanie otwarte, tak, którego odpowiedź poznamy tej nocy, ale myślę, że Floryda jest tym stanem, który musimy bardzo mocno obserwować, tak. Widzimy, że tutaj też niewielka 3% różnica jest w Pensylwanii. Większe różnice Michigan, to jest większa różnica Wisconsin, większa różnica Północna Karolina, zobaczcie, łeb w łeb, 15 głosów elektoralnych, więc tutaj też jest o co powalczyć dla Donalda Trumpa. Arizona 11 głosów, Ohio, Donald Trump wygrywa, tak, w Iowa też doszło do zamiany, na chwilę Biden zaprowadził, w tej chwili już jest powrót. W Teksasie oczywiście ropa naftowa. O tym będę mówił przy omawianiu ropy naftowej, ale już teraz widać to po wynikach Teksasu, że Teksas zdecydowanie faworyzuje prezydenta mającego w programie rozwój
rynków energetycznych w postaci ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe sondaże, tak, no te największe, Virginia, tak, typowo demokratyczny stan, taka różnica 11% absolutnie nie dziwi. Massachusetts, tak, 64 na Bidena, 28 na Trumpa. Maine, no mniej istotny stan, bo jednak tylko 4 głosy, tak. Kalifornia, potężna przewaga Joe Bidena, też tutaj specjalnie nie zaskakuje. Tak, i Kalifornia, słuchajcie, 55 głosów elektoralnych, no to Biden już tutaj będzie miał dużą przewagę. Stąd weźmy pod uwagę, że mając dostęp do takich danych, wiem, że nie wszyscy mają, stąd też starałem się zatrzymywać trochę na tym, żebyście mogli później ewentualnie sobie wrócić i spisać te różnice, które są dostępne. Tak, to jest materiał wideo, więc zawsze możecie wcisnąć pauzę. Spisać sobie te wyniki tak, żeby później, jeżeli chcecie rozgrywać, tak, osobiście odradzam, jeżeli nie macie doświadczenia w rozgrywaniu danych, tutaj, no, jak to ładnie się mówi, może urwać rączki. Nie będzie to proste do rozegrania i to będzie wynikało przede wszystkim z faktów fundamentalnych, tak. Donald Trump jest prezydentem, wiemy w jaki sposób prowadzi politykę i jaką politykę prowadzi. Joe Biden był wiceprezydentem, wiemy czego się spodziewać, także nie ma tutaj niepewności, nie ma tu czegoś takiego, że głosujemy na coś, co znamy, tak jak mieliśmy w 2016. Głosowaliśmy na Clinton, która była aktywnym politykiem, znanym politykiem, byłą żoną, znaczy żoną byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i ona prowadziła w sondażach, a wygrał Donald Trump, czyli wielka niewiadoma, tak? To my akcję rynkową mieliśmy. Później mieliśmy sytuację, w której Donald, w tej chwili mamy sytuację, w której Donald Trump jest znany, Joe Biden jest znany, Joe Biden ma wygrać, natomiast no oczywiście najmniejsze zmiany w polityce zajdą w sytuacji, w której Donald Trump pozostanie na stanowisku. Stąd tutaj patrząc po tych sondażach, są stany, gdzie to Donald ma olbrzymią przewagę, w zdecydowanej większości wygląda na to, że jednak Joe Biden wygrywa. Jakby ktoś naprawdę chciał policzyć, tak, no to Joe Biden wygrywa, tak, to jest kwestia tego, że Joe Biden wygrywa, ale no, w 2016 była mowa, że Hillary Clinton wygra, tak, więc tutaj myślę, że nie ma co kombinować. Ponieważ wyniki są w nocy, nie zamierzam prowadzić omawiania na żywo tych wyników, ani niczego innego. Jest to moim zdaniem troszkę bezcelowe, ale byłoby fajne na pewno, natomiast jest bezcelowe moim zdaniem, ponieważ i tak lepiej się skupić po prostu na rynkach. I przechodząc do tych rynków, indeks dolara, tak? Indeks dolara, który nam zaliczył bardzo dużą korektę. Zobaczcie, że od tych szczytów, które tutaj mieliśmy w 2020 roku na początku, tuż przed pandemią, dolar się mega mocno osłabił, co jest poniekąd na rękę Donaldowi Trumpowi, bo to jest część jego polityki, żeby dolar był jednak troszkę słabszy. Jednak perspektywicznie patrząc, oczywiście na przestrzeni tak naprawdę większości czasu prezydentury Trumpa dolar jest nisko, aczkolwiek bywał jeszcze niżej, tak, bo bywał poniżej 90 tysięcy dolarów, bo indeks dolara jest w tysiącach wyrażony, tak, 100 tysięcy. Tak naprawdę od bardzo długiego czasu ten indeks dolara jest po prostu wysoko, tak? I to wysoko jest od 2014 roku. Dodruk pieniądza, tak naprawdę nic nam tutaj nie wstrzymuje tego dolara od bycia wysoko, bo 90 tysięcy powyżej to jest wysoko. Tak, tą granicę możemy sobie jasno wyznaczyć, że powyżej 90 jest wysoko. Tutaj był okres dwóch kwartałów walki z tym poziomem, no ale zobaczcie, wcześniej 90, tak, to były generalnie szczyty przed 2003, tak, 2003, kryzys tutaj dotcomów, to były wyższe wartości, nawet sięgające 120, ale myślę, że nawet też nie ma się, no, później jeszcze oczywiście lata 80, to już jest zupełnie inna historia, dam radę jeszcze troszkę ściśnić, żebyśmy zobaczyli, o. Więc widać, że ani nie jesteśmy mega wysoko, tak, bo byliśmy bardzo długo powyżej 120, ani nie jesteśmy mega nisko, bo byliśmy przy 70, ale jesteśmy relatywnie wysoko, tak. 90 tysięcy za indeks dolara, można uznać, że jest to wysoka wycena, setka i wyżej to już jest bardzo wysoka. Jaka jest perspektywa dla dolara? I tu oczywiście znowu wkraczamy w kwestię fundamentalną, ale
dla Dolaja samego w sobie w średnim terminie nie ma różnicy. Absolutnie nie ma różnicy. Z czego to wynika? To wynika z faktu, że obaj prezydenci zapowiadają zwiększenie programu stymulacyjnego. Co oznacza dodruk pieniądza, to oznacza wypuszczanie pieniędzy na rynek. Oczywiście one różnią się szczegółami, różnią się kwotami, ale jednak dolar docelowo dostanie w tyłek, bo po prostu będzie go więcej. Tak? Więc tutaj, jeżeli ta ekonomia nam powinna zagrać tak, jak powinna, to ilość dolara, jak jest wypuszczany na rynek, powinien być negatywny dla indeksu dolara, dla innych rzeczy i przeważyć tą kwestię tego, że dolar jest uznawany za bezpieczną walutę. Przy takiej ilości pieniądza niekoniecznie. Zresztą uważam, że nadmiar wydatków, jaki chce zafundować Joe Biden, może doprowadzić do sytuacji, zwłaszcza tych socjalnych, może doprowadzić do sytuacji, że amerykańska gospodarka dostanie bardzo mocno po tyłku, przyjdzie kryzys ze strony amerykańskiej gospodarki, podobnie jak w 2008 roku, ze strony amerykańskiej gospodarki rozleje się on na świat. Więc jeżeli Joe Biden będzie realizował swój program w otoczeniu pandemicznym, w otoczeniu wychodzenia z kryzysu koronawirusowego, może wepchnąć Stany bardzo szybko w kolejny kryzys i dodruk pustego dolara nam zupełnie odmieni rolę i sprawi, że dolar straci na swojej sile, bo po prostu będzie go zdecydowanie za dużo. Czy tak będzie, to jest oczywiście kwestia tego, kto wygra. Ale generalnie perspektywa dolarowa jest taka średnioterminowa, jest negatywna. Krótkoterminowa na tą noc sam indeks dolara będzie bardzo trudny do rozgrywania, stąd ja, jeżeli chodzi o rozgrywki na danych, wybieram sobie dolara do jena. I to jest od dawna mój wybór, tak, co, jaka jest sytuacja. I fajnie, że mamy tą fałkę na dziennym wykresie, oczywiście luty-marzec. Dlaczego fajnie? Ponieważ możemy sobie wyznaczyć poziomy. Możemy sobie wyznaczyć poziomy, bo jest to relatywnie proste, bo mamy po prostu szczyt i dołek, tak? Mamy skrajności wyznaczone i to nam znacznie ułatwia pracę. Zerknijcie, tak? Ostatnie czasy nam dały fajny punkt zaczepienia i nowe szczyty, i nowe dołki. Więc mamy te rzeczy porobione tak naprawdę znacznie prościej niż to mieliśmy w 2016 roku. I widać, że tak naprawdę tutaj 104 na dolarze do jena, 104 jeny za dolara, to jest ta wartość tutaj dolna. To jest dolna wartość tak na osłabienie, na umocnienie się jena, tak, czyli mniej jenów płacimy za dolara, tak, dolar spada. To jest oczywiście pierwsza graniczna wartość 104. Druga, no to będzie setka, tak? Setka, ale wcześniej mamy tą granicę tych spadków w marcu, czyli 101. Nie sądzę, żebyśmy sięgnęli się niżej. Zresztą, jak zerkniemy na wykres godzinowy, to na wykresie godzinowym, tak, myślę, że powinniśmy sobie też rozgraniczyć, tak, w ostatnim czasie, jak to wyglądało, żebyśmy tutaj mieli bardzo bieżące zasięgi, tak? Bardzo bieżące, bo to są takie właśnie średnioterminowe, ale myślę, że perspektywa w ten sposób i tutaj pozwolę sobie pozmieniać kolorki, więc chwilkę mi dajcie, żebyśmy tutaj mieli to ładnie na żółto, żeby rozróżnić się od tych linii, które już mamy tutaj dużych narzuconych. I jak to na tą noc wygląda, tak? Zwycięstwo Donalda Trumpa to jednak będzie chwilowe umocnienie dolara. I to jest wysokie prawdopodobieństwo, tak więc w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa i teraz wybierzmy sobie jakiś rysuneczek, który tutaj byśmy mogli oznaczyć Donalda Trumpa. Nie będę ukrywał swoich sympatii politycznych, bo, znaczy politycznych, to nie są sympatie polityczne, bo politycznie po prostu to nie mam sympatii, bo Stany Zjednoczone mnie nie dotyczą. Staram się patrzeć na to obiektywnie. Dla Stanów Zjednoczonych, czyli de facto dla świata, Donald Trump jest lepszym prezydentem. Zwłaszcza w perspektywie amerykańskiej, zwłaszcza z punktu widzenia Amerykanów, Donald Trump jest lepszym prezydentem, ponieważ wspiera gospodarkę. Kto chce pracować i zarabiać, może pracować i zarabiać i będzie na tym dobrze wychodził. W przypadku oczywiście Joe Bidena, ja jestem przeciwny rozdawnictwu, jestem przeciwny zwiększaniu rozdawnictwa, więc i także w pewnych kwestiach oczywiście
są negatywne kwestie, tak, bo jednak sankcje na Iran służą po prostu przede wszystkim amerykańskiemu przemysłowi energetycznemu naftowemu. Nie są do końca moim zdaniem uzasadnione, ale mimo wszystko tak nie mają aż tak negatywnego wbicia na świat, a wręcz bym powiedział przeciwnie, trochę stabilizują te ceny ropy, które i tak są niskie. Oczywiście one mogłyby być niżej, ale wtedy też byśmy mówili o granicach opłacalności marsz rafineryjnych, co mogłoby doprowadzić do jeszcze trudniejszych sytuacji. Tak czy inaczej, perspektywa na dzień dzisiejszy, jeżeli Donald Trump wygra, czerwony może niekoniecznie kolor, tak, ale myślę, że możemy zostawić jako biały, tak, Donald Trump, to jest perspektywa dla dolara do jena, tak, czyli to górne ograniczenie, które widzieliśmy 26 października, to jest tak naprawdę niewielki ruch, tak, bo to nie jest jakiś kosmiczny ruch, który tutaj ma mieć możliwość wystąpienia w przypadku wygranej Donalda Trumpa, ale to dlatego, że te wybory nie będą, są pozbawione tej niespodzianki. Skoro te wybory są pozbawione niespodzianki, no to trudno oczekiwać, żeby rynek to, na te niespodzianki nam jakoś mocno reagował. Tak, tutaj perspektywa ruchu o 1,5 mniej więcej jena to jest troszkę mniejsza perspektywa niż na przykład mieliśmy w 2017 po wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Tam mieliśmy ruch o nieco ponad 2 jeny na funcie do jena, tak, czyli tak naprawdę wypadkowej funta z dolarem i dolara do jena, ale no tak wyszło, dlatego stąd uważam, że tutaj ten poziom jak najbardziej jest realny. W przypadku wygranej Joe Bidena gwałtowniejsze osłabienie się dolara i teraz w takim razie, no to może nie smutną, tak, ale jednak i Joe Bidenowi damy jakiś inny kolor, żeby on też się nam ładnie wyróżniał. Niech będzie błękitny, tak? Niech to będzie błękitny kolor i Joe Biden będzie z taką buźką płaską. I tutaj myślę, że nawet nie ma co liczyć na dużo większy ruch. Powiem szczerze, że dolar się mocno nie powinien nam osłabić, jeżeli Joe Biden wygra, nie w dzisiejszej nocy. Tak? Może powinienem przesunąć tą buźkę faktycznie na noc, w okolice 4-5, tak? To będą po prostu graniczne wartości dla dolara do jena, więc tak naprawdę nie są one jakoś mocno do rozegrania, aczkolwiek ruchy w tych zasięgach pomiędzy 104 a 105, przepraszam, Jezu, powiedziałem 1,5 jena, tutaj jest 0,5 jena na tej godzinówce, tak? 1,5 jena to jest dopiero znacznie, znacznie wyżej, tak? I na tych wartościach... Dobra, przepraszam, ja chciałem zrobić właśnie coś w ten deseń, tak? Tutaj około jena w górę to może być wystrzał, ponieważ jednak Trump jest w sondażach przegrywa, choć już myślę, że rynki się nauczyły, że sondaże potrafią kłamać. Reakcja 0,5 jena mniej więcej to jest szansa reakcji na Bidena, tak? Gwałtowne ruchy tutaj w tym zakresie, co wcześniej pokazałem, do 104,4, 105, to możemy się przemieszczać jeszcze w ciągu dnia do zakończenia tego głosowania. Dopiero w tych zasięgach, tak, to jest strefa, przy której możemy się poruszać do tego momentu zliczania głosów, jeżeli chodzi o dolara do jena. A poruszamy się wyżej, tak, te zasięgi tutaj właśnie z 26 października i później z 29, no to już są te graniczne, tak, ale myślę, że tak to będzie wyglądało. Donald Trump troszkę zwyżki na dolarze, ze spajkiem tutaj nie liczmy na stałe wbicie, bo jednak Donald Trump też chce stymulować amerykańską gospodarkę i to dużymi środkami. To Senat republikański chce stymulować gospodarkę znacznie mniejszymi środkami, bo oni chcą przeznaczyć 500 miliardów. Trump zapowiedział, że zgodzi się na 1,8 biliona. Demokraci chcą 2,2 biliona. Więc tutaj różnica pomiędzy Trumpem a demokratami nie jest tak duża, żebyśmy mieli tu inną sytuację niż po prostu spike w górę. No i zobaczymy, tak, jaka to będzie decyzja, tak, bo tutaj myślę, że kwestia zdecydowanego wygrania Donalda Trumpa będzie miała kluczowe znaczenie. Jeżeli to będzie zdecydowane zwycięstwo, nie do podważenia w sądzie, no to myślę, że może się ten dolar do jena nam
w tych poziomach 105 i więcej utrzymać, tak? Że to zejście tutaj w dół będzie faktycznie tylko korektą, choć mamy ten spadkowy na tym dolarze do jena od sierpnia panujący, ale może się nam tutaj przy 105 ustabilizować przez jakiś czas. W przypadku Joe Bidena to niestety będzie moim zdaniem no, równia pochyła, zejście do 104 docelowo jeszcze w przeciągu tutaj 2-3 dni i niżej, jak najbardziej będzie to prawdopodobne, stąd myślę, że no, dla amerykańskiej gospodarki moim zdaniem lepiej, żeby tam wygrał. Tak więc to jest dolar do jena dokładnie, czyli też bardzo praktyczne. Rynek ropy naftowej, tak? Tutaj rynek ropy naftowej, no to jest to, co już było powiedziane jakiś czas temu wcześniej, w poprzednim programie. Joe Biden przede wszystkim prawdopodobnie przywróci podaż z Iranu, prawdopodobnie z czasem przywróci podaż z Wenezueli, choć to troszkę dłużej zajmie. Mamy do tego rosnącą podaż libijską, czy spotkanie OPEC plus grupy. Pytanie, jak to będzie wyglądało. Jednocześnie Joe Biden zapowiada zmniejszanie podaży ze Stanów Zjednoczonych. Joe Biden zapowiada, że nie będzie wydawał nowych zezwoleń na wiercenie ropy naftowej, gazu ziemnego z gruntów i wód federalnych w Stanach Zjednoczonych. Państwowe grunty, państwowe wody odpowiadają w tej chwili za około 25% produkcji wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Tak więc wygaszanie tego będzie zmniejszało nam podaż w Stanach Zjednoczonych, co oczywiście wpłynie znowu na sytuację, że jednak Stany Zjednoczone będą zdecydowanym importerem, a nie eksporterem ropy naftowej czy gazu ziemnego również. Tu oczywiście jest to perspektywa wieloletnia, ale jednak jak najbardziej realna. Na wykresie dziennym ropy WTI widzimy no, ładne odbicie. W dniu wczorajszym i dzisiaj tak powrót, staramy się walczyć w stronę z powrotem 40 dolarów. Zobaczmy na godzinówce, czy jesteśmy w stanie coś tak naprawdę zaprognozować. No niestety, ropa naftowa będzie nam spadać, jeżeli Joe Biden dojdzie do władzy, z tego względu, że będzie on mocno stymulował podaż docelowo. Więc tutaj pik na ropie naftowej ma szansę sięgnąć nawet tych 34 dolarów, które oczywiście 1 listopada widzieliśmy. Ale myślę, że nawet tutaj zejście w przypadku zwycięstwa Joe Bidena w ciągu 2-3 dni poniżej 34 dolarów jest jak najbardziej możliwe. Tak, tutaj perspektywa na czwartek. Wydawało mi się, że ustawiłem, żeby dla Joe Bidena jednak jest w ten sposób. Perspektywa z Donaldem Trumpem. Pamiętajmy, że Donald Trump będzie w tym momencie oczywiście niespodzianką. Stąd powrót powyżej 40 dolarów w dniu dzisiejszym, znaczy w dniu dzisiejszym, w noc tak naprawdę. W przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa jest jak najbardziej prawdopodobny. Tak? Ropa WTI będzie miała wtedy swoją oczywiście wysoką produkcję, ale będzie wiadomo, że ten przemysł nie będzie tak mocno cierpiał, zwłaszcza, że oczywiście Joe Biden zapowiada mocne skierowanie polityki na ekologię, zorientowanie polityki na ekologię i mocne zaostrzenie wymagań. To będą po prostu koszty. Będą koszty, które będą ponoszone przez firmy, tak więc to są inne rzeczy. Może o tym za chwilkę przy indeksie. Perspektywicznie w krótkim terminie spadki pierwsze na rynku ropy naftowej, jeżeli Joe Biden wygra, tak, to miało być straight face, a nie sad face. Przepraszam, złą buźkę wybrałem jakoś tak. Nie chciałem, żeby była smutna, więc. Więc tak wygląda moim zdaniem perspektywa, jeżeli chodzi o Joe Bidena. Pamiętajmy, że Joe Biden teoretycznie oczywiście już jest wyceniany, jednakże spajki są możliwe. Spajki są możliwe i to odbicie na ropie, ja podejrzewam, że to jest kwestia tych byczych zakładów na to, że jednak Trump zrobi znowu niespodziankę i znowu wbrew sondażom zwycięży. Czy tak będzie? No to oczywiście się przekonamy za
14-15 godzin się zaczniemy przekonywać. Tak, jak zaczną spływać wyniki z poszczególnych stanów. Tak więc będziemy mogli tutaj wtedy się przekonać. Natomiast no w tej chwili tak, ta strefa tutaj jest mocno Trumpowa, bym powiedział. Strefa poniżej 35 dolarów za baryłeczkę. To jest oczywiście strefa mocno Bidenowa, jeżeli chodzi o ropę typu WTI. Złoto za chwilkę, natomiast indeks giełdowy, tak? Zaliczyliśmy, słuchajcie, mamy szczyt, mamy też korektę, więc jest fajnie, słuchajcie. Te dane, te wykresy tutaj, które mam Fibonacciego, one są dość dalekie, tak? One są tutaj z tych okresów jeszcze, kiedy walczyliśmy wcześniej, więc ja je wywalam, ponieważ no, mamy nowe możliwości, tak? Mamy nowe możliwości zaktualizowania tych zakresów, więc robimy to na danych tegorocznych, tak? Tegoroczne dane, dołek, szczyt. Bo wiecie co, najpierw chcę tylko zobaczyć, jak to by wyglądało, gdybyśmy od tego szczytu tutaj, tak jak na dolarze do jena, to zrobili, to jednak widać, że to FIBO nie miało tutaj specjalnie możliwości się sprawdzenia, więc pociągniemy sobie od dołu do góry i zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. I to już jest perspektywa taka oczywiście dzienna, no ale S&P zaliczyło nam nowe szczyty po koronawirusowym kryzysie i co zrobiło? Zatrzymało się na poziomie FIBO, nie? Słuchajcie, dwa razy. Raz próba przewalczenia 3260, nie udało się, teraz 3260 zostało dotknięte dwukrotnie ten poziom FIBO i nastąpiła odbitka. No Joe Biden i Donald Trump docelowo będą pozytywnie wpływać na giełdę. Obaj. Wynika to z faktu, że obaj będą stymulować gospodarkę. I to jest ten taki krótki termin. Kolejne wprowadzanie przez Joe Bidena i co może nam zepchnąć rynek akcyjny niżej, to jest kwestia ekologicznej polityki Joe Bidena, czyli zwiększanie kosztów przedsiębiorstw, tak? Kosztów transformacji. Joe Biden chce zrobić z ekologii kolejny wyścig zbrojeń, a koszty tego tylko dla odmiany nie podniesie rząd federalny, tak? Tylko zwykli Amerykanie, ponieważ firmy będą zmuszane do redukcji emisji CO2 w sposób bardzo zintensyfikowany, czyli po prostu kapitałochłonny, a oczywiste jest, że żaden przedsiębiorca nie będzie takich rzeczy brał na swoje barki, tylko będzie próbował się odkuć w docelowej cenie produktu. Efekt docelowy jest taki, że firmy będą miały wyższe koszty, przy wyższych obrotach oczywiście, bo te ceny będą podniesione, więc jest szansa również na podbitkę inflacyjną, co może doprowadzić do zwiększenia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, nawet wbrew zapowiedziom Fedu, ale to już jest, bardziej bym powiedział, śpiewka dalsza. Na chwilę obecną nie powinno być reakcji akcyjnej, nie powinno być reakcji na wybory prezydenta na rynku akcyjnym praktycznie żadnej. Dlatego, że obaj chcą stymulować gospodarkę, oczywiście Joe Biden chce stymulować ją w troszkę inny sposób niż i w bardziej szeroki sposób niż Donald Trump, z czego Donald Trump też jeszcze tutaj oczywiście czeki by też chętnie rozdał, aczkolwiek czy po wyborach będzie też chętny na to, żeby po prostu rozdać czeki, tego nie wiem, bo co innego jest dostać czek i słyszeć od prezydenta w telewizji, słuchajcie, walczą czeki dla was, czy wywalczyłem wam czeki, a po wyborach no już nie będzie to aż takie istotne, bo jednak trzeciej kadencji Donald Trump mieć nie będzie. A przynajmniej wątpię, żeby próbował taki zamach zrobić na amerykańską konstytucję, czy na amerykańskie przepisy, bo nie wiem, szczerze mówiąc, czy to jest w konstytucji u nich dwukadencyjność. Tak czy inaczej, ja na indeksach się nie spodziewam specjalnie ruchu, stąd myślę, że nie ma co specjalnie zwracać na nie uwagi. W dłuższej perspektywie te indeksy będą miały problem z tym, że będą miały bardzo duże koszty i pytanie, jak szybko one zdołają je przerzucić na klienta końcowego. I zerkniemy jeszcze na ryneczek złota. I tutaj, tak jak w pierwszym programie mówiłem, zmierzamy w stronę punktu decyzyjnego, tak? Tego się nie dało uniknąć, jesteśmy bardzo blisko. 7 dolarów poniżej ceny tych poziomów, które tutaj mamy wyznaczone przez ten wykrzyknik, który osadziłem podczas poprzedniego, tego fundamentalnego programu. Nie, wtedy chyba nawet nie było wykresów, ale mówiłem, że złoto tutaj rośnie i mówiłem to w surowcowych info. Tak, teraz pamiętam, że w surowcowych info mówiłem, że tu będziemy mieli taki punkt, więc różnica 7 dolarów, tak, podczas gdy zrobiliśmy prawie 50 dolarów od tych dołków,
dobra, $40 od dołków, tak, no to myślę, że nie jest zbyt dużą różnicą, wiele się nie pomyliłem, tak, i w perspektywie godzinowej, czyli rozgrywania tego, no tego spajku, jaki mieliśmy do czynienia na wyborach prezydenckich w 2016 roku, to bym nie liczył. W tej chwili myślę, że tej niespodzianki nie będzie. Donald Trump nie wzbudza takiej niepewności, jaką wzbudzał w 2016 roku. Joe Biden nie wzbudza takiej niepewności, jaką wzbudzał Donald Trump w 2016 roku, bo był wiceprezydentem, wiemy jakie ma podejście do najróżniejszych spraw w sposób, no może nie do końca w 100% decyzyjny, ale w sposób praktyczny. Tak? Więc tutaj może nie będzie to stricte kontynuacja polityki Baracka Obamy, ale jednak ten rynek złota raczej na tym spajku nie powinien zbyt dużo wyskoczyć. Może się pojawić ta kwestia podbitki złota pod politykę socjalną. I tutaj ona może nastąpić przy obu prezydentach, przy obu wyborach, z czego przy Donaldzie Trumpie odrobinę wyższa, bo jednak Donald Trump będzie niespodzianką. Ale to też będzie bardzo krótki spajk. Moim zdaniem on nie wkroczy do tego boksa. On tutaj się nie pojawi. A niestety nie mam żadnego chyba X-a, żeby tutaj móc postawić. Taki pseudo X można postawić w dużym rozmiarze. W jasno fioletowym kolorze. Tak. Raczej do tego miejsca nie powinniśmy dolecieć dzisiejszej nocy. Bardziej będzie to kwestia dosłownie 7-10 dolarów od poziomu, który będziemy mieli pod koniec dnia. Więc, a wątpię, żebyśmy jeszcze te 7 czy 8 dolarów podbili się, więc myślę, że jakaś szansa na, i to myślę, że sobie narysuję, tak, na podbitkę w te okolice przez Donalda Trumpa są. W przypadku Joe Bidena nie powinno być tutaj zbyt wielkich ruchów. Coś się zbuntowali. Z tym oznakowaniem. Nie wiem, czy komputer mam przeciążony, czy nie. Teoretycznie nie powinien, ale... Jednak wiem, że na przykład ruchome tło też dość mocno obciąża system. I czuję, że komputer się nagrzał. Trochę mam nadzieję, że mi nie przewie nagania. Natomiast w przypadku Joe Bidena, tak, no to ja myślę, że to jest stabilizacja w okolicach 1900, choć w długiej perspektywie. W długiej perspektywie jednak złoto powinno nam rosnąć nadal. To jednak myślę, że tutaj Joe Biden nam tak mocno nie podbije, raczej będziemy pozostawać w tym samym miejscu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje podejście, jakie poziomy będę chciał rozgrywać, czy co będę chciał rozgrywać. Bardziej będę się skupiał na dolarze do jena, w przeciwieństwie do 2016 roku, kiedy rozgrywałem złoto. Tak teraz myślę, że dużo większa reakcja będzie na dolarze do jena. W przypadku indeksów, no to pamiętajmy, że w nocy nie ma aż tak dużego ruchu, więc myślę, że bardziej warto się skupić jednak na dolarze do jena. Złoto troszkę mniej, ropa też ma szansę na swoje ruchy, więc tutaj jeżeli ktoś się pewniej czuje w ropie, to mógłby to wykorzystać, aczkolwiek generalnie zalecam bardzo ostrożne albo wręcz nie zalecam inwestowania dzisiejszej nocy, zwłaszcza jeżeli nie macie doświadczeń, nie przerobiliście mocno materiałów w kontekście inwestowania makroekonomicznego, nie patrzycie jak rynki się zachowują podczas takich dużych wydarzeń. No i ta kolosalna różnica fundamentalna pomiędzy 2016 a 2020 rokiem, czyli to, że nie mamy tego elementu niespodzianki niewiadomej. Tak, Donalda Trumpa znamy, Joe Bidena znamy, wiemy w jaki sposób obaj mają swój styl sprawowania władzy. Joe Bidena oczywiście w nieco mniejszy sposób, ale on jest predyktowany w sondażach, więc gdyby to Trump był liderem, a Biden by wygrał, ruchy byłyby znacznie większe, znacznie ostrzejsze. Wtedy też złoto by miało szansę na większą podbitkę. Natomiast ponieważ Joe Biden prowadzi w sondażach, to jego program jest rozłożony na czynniki pierwsze, jest
tak naprawdę przewidziany w rynkowych wycenach. Z kolei Donald Trump no, nie będzie potężną zmianą, jeżeli chodzi o te rynki, tak więc myślę, że nie powinien tutaj wywołać zbyt dużych ruchów. Dzięki wielkie, powodzenia na rynkach dzisiaj. Odradzam zostawianie jakichkolwiek pozycji na noc, bo jednak też może dać po łapkach i powodzenia, tak. Widzimy się w czwartek w programie Surowcowe Info.